zmiłuj się nad nami, pobłogosław udziel łaski. Niechaj znowu oglądamy Twe oblicze pełne blasku. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niech świat cały pozna wreszcie Ciebie, Panie, Twoje drogi. Niechaj przyjmą Twe zbawienie wszyscy ludzie i narody. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj radość zapanuje pośród ludów całej ziemi. Cześć Ty, Panie sprawiedliwy, rządzisz i kierujesz nimi. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, w imieniu wszystkich członków parafialnego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz z naszym księdzem asystentem Tomaszem pragniemy powitać Cię wśród nas, w naszej parafii, w miejscu, w którym działamy, formujemy się i rozwijamy. Chcemy wyrazić naszą wdzięczność i radość, że jesteś dziś z nami oraz że w trakcie tej Eucharystii poświęcisz sztandar naszego oddziału. To dla nas bardzo istotne wydarzenie, jedyne w historii naszej wspólnoty. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że zechciałeś towarzyszyć nam w tak ważnych dla nas chwilach. Trwający rok jest dla nas niezwykle wymagającym i intensywnym, ale jednocześnie pięknym i błogosławionym czasem. Zaledwie kilka miesięcy temu nasz oddział obchodził 25-lecie swojego istnienia. Wdzięczni Bogu za wszystkie lata działalności oraz za dzisiejsze wydarzenie, poświęcenie sztandaru, który jako jeden z najistotniejszych elementów tożsamości w stowarzyszeniu jeszcze bardziej umocni nasze poczucie przynależności do tej wspólnoty, pragniemy prosić Cię o modlitwę w naszej intencji, byśmy prawdziwie byli solą ziemi i światłem dla świata, byśmy w naszym życiu, za przykładem naszych patronów, świętego Stanisława Kostki i błogosławionej Karoliny, z odwagą i pokorą, krocząc ku świętości, budowali Królestwo Chrystusowe w sobie, w rodzinach i w otoczeniu. Ekscelencjo, chcemy również ze swojej strony zapewnić Cię o modlitewnej pamięci. Raz jeszcze dziękujemy Ci za Twoją obecność pośród nas i za Twoje przybycie na tę uroczystość. Niech Ci Pan błogosławi i strzeże. Szczęść Boże, gotów. Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, Bogu Najwyższemu dziękujemy za dar Twojej obecności wśród nas. Przybycie księdza biskupa do naszej parafii przypomina rzeczywistość pierwotnego Kościoła, kiedy święty Paweł odwiedzał pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Wędrował do nich ze słowem pouczenia, ciesząc się lub smucąc ze wszystkimi. Dzisiaj cieszymy się, że ksiądz biskup poświęci sztandar naszego parafialnego oddziału
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 3 tygodnie temu w Rzeszowie na uroczystości 25-lecia reaktywowania akcji katolickiej w naszej diecezji ksiądz biskup powiedział, że KSM jest kontynuatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, będących przed II wojną światową częścią akcji katolickiej. Mamy nadzieję, że nasi wspaniali młodzi, uformowani w strukturach KSM-u, zasilą kiedyś szeregi parafialnego oddziału akcji katolickiej. Mamy nadzieję, że zgodnie z charyzmatem stowarzyszenia, poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła, przyczynią się do szerzenia i upowszechnienia katolickich wartości we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. Czcigodny księże biskupie, dziękujemy Ci za Twoje ogromne zaangażowanie w reaktywowanie akcji katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej diecezji. Niech hasło Twojej posługi biskupiej, Omnia Tibi, wszystko Tobie, będzie i dla nas zachętą do życia opartego na Ewangelii Chrystusowej, by być chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie być chrześcijaninem byle jakim, jak mówił w Rzeszowie święty Jan Paweł II. Życzymy Ci, Ekscelencjo, Bożego błogosławieństwa na dalsze lata posługi Kościołowi Rzeszowskiemu, opieki Matki Najświętszej i wszelkiej życzliwości od ludzi. Szczęść Boże. Czcigodny księże biskupie, ta dzisiejsza uroczystość zamyka się w takich dwóch klamrach. Kilka dni temu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. W naszej parafii odbywa się ono bardzo uroczyście, z mszą świętą, z całym ceremoniałem pod pomnikiem niepodległościowym. A za kilka dni święto błogosławionej Karoliny Kuski, młodej męczennicy, patronki naszej diecezji i także patronki młodzieży. Między tymi dwoma uroczystościami wpisuje się dzisiaj poświęcenie sztandaru KSM-u. To dla młodych dwa ważne drogowskazy. Aby być na co dzień wiernymi Bogu, jak błogosławiona Karolina, i aby uczyć się kochać ojczyznę, jak nasi bohaterscy przodkowie. Błogosławiony prymas Wyszyński mówił tak, że dla nas po Bogu największa miłość to Polska. I pocieszające jest to, że istnieje przy naszej parafii właśnie grupa młodzieży KSM-u, która pod opieką księdza Tomasza chce realizować te ideały. Ten sztandar niech przypomina młodym, że warto żyć według Bożych przykazań, zwłaszcza dzisiaj, w dzisiejszych czasach, i że trzeba budować Polskę miłą Bogu. Cieszymy się, księże biskupie, że jesteś z nami w tych ważnych dniach, a dziękując fundatorom tego sztandaru, proszę o jego poświęcenie, o modlitwę za nami, słowo i pasterskie błogosławieństwo. Serdecznie jeszcze witam wszystkich gości dzisiejszych. Witam księży, księdza Tomasza, diecezjalnego asystenta KSM-u, księdza Wiesława, sekretarza księdza biskupa, księdza Waldemara, naszego rodaka, no i księdza seniora, który także uczestniczy w tej koncelebrze, poczty sztandarowe, wszystkich zaproszonych gości, wszystkich tutaj uczestniczących w tej mszy świętej. Zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Bardzo dziękuję za zaproszenie do czcinicy księdzu kanonikowi. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przybyli dzisiaj na to wydarzenie wyjątkowe, poświęcenie sztandaru dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dla KSM-u. Cieszę się obecnością kapłanów i
rodaka księdza prałata Waldemara i ksiądz senior budowniczy kościoła, ksiądz Stanisław i ksiądz opiekun Tomasz, opiekun KSM-u. Wszystkie poczty sztandarowe witam i kapelę, która powitała nas jeszcze przed uroczystością. Tak piękny strojak. Witam was wszystkich, parafian, starszych, dorosłych i młodzież. Łączmy się bardzo w modlitwie za ojczyznę przeżywającą obecnie bardzo trudne momenty, nie tylko z powodu agresji ze wschodu, agresji groźnej, ta hybrydowa forma dotychczas nieznana, ale ogromnie niebezpieczna, może doprowadzić do katastrofy ogromnej, światowej. Módlmy się o pokój na świecie, ale także i o to, żeby w Polsce zostały te formy agresji zlikwidowane. Przecież jest część ludzi, która myśli inaczej. Mówią tym samym językiem polskim, ale ducha zupełnie obcego chcą wprowadzać do naszej ojczyzny. Trzeba się modlić, jak Pan Jezus nas zachęcał, za tych, którzy was nieraz prześladują. Módlcie się. Witam was wszystkich i zapraszam do uczestniczenia w tej najświętszej ofierze, którą ofiaruję za was wszystkich, a szczególnie za młodzież KSM. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, ale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w
Twojej służbie, albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, Stwórcy wszelkiego dobra, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Daniela. W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do obecnej chwili. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia, ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się, jedni wiecznego życia, do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie. Wieczne szczęście po Twojej prawicy. Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Alleluja! Alleluja, Alleluja, Alleluja,
Pamiętajcie się i módlcie w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Alleluja! 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 Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni, po wielkim ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alleluja, 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 alleluja. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. Słowa Ewangelii Świętej. Drodzy bracia kapłani, umiłowani bracia i siostry, kochana młodzieży, dzisiaj gromadzi nas Pan Jezus przy ołtarzu w tej pięknej parafii Trzcinicy przy okazji jubileuszu 25-lecia katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jest to wielka radość dla parafii, dla diecezji, dla Kościoła całego, bo młodzież jest nadzieją Kościoła, nadzieją Ojczyzny. Czytania szalne dzisiejszej niedzieli, szczególnie Ewangelia, przypominają nam o zapowiadanym sądzie ostatecznym, który na pewno będzie, ale nie wiemy kiedy. Pan Jezus przypomina nam
że sprawą najważniejszą jest sprawa życia wiecznego. Błogosławiony człowiek, który godzinę śmierci ma przed oczyma i do niej się przygotowuje swoim życiem, swoim postępowaniem. Pod koniec października ksiądz Kazimierz był przy ołtarzu, sprawował najświętszą ofiarę i kiedy wypowiedział słowa w górę serca, osunął się na ziemię i zmarł. Jest to jakiś przykład, jak powinniśmy być, zwłaszcza pouczeni przez, doświadczeni przez pandemię, jak powinniśmy być zawsze gotowi. Nie spodziewał się ksiądz Kazimierz, 65 lat miał, proboszcz, gorliwy bardzo, że w czasie mszy świętej na słowa w górę serca zakończy swoje życie. Jesteśmy bowiem tylko pielgrzymami na tej ziemi. Obecnie Polska przeżywa niespokojny czas. To, co się dzieje na granicy z Białorusią i co za tym się kryje, budzi wielki niepokój. Żołnierze, policja, Straż Graniczna pilnują przez cały czas, 24 godziny, cały czas bronią granicy, a z drugiej strony nieustanna prowokacja, w której migranci ze wschodu używani są jak przedmioty do prowadzenia zamieszek, są w rękach obcych. Dlatego czuwanie jest potrzebne także i w tej dziedzinie. Tym bardziej, że widzimy w Polsce brak jedności. Partyjność bierze górę nad miłością ojczyzny, dobra wspólnego. Pan Jezus oczekuje od nas, żebyśmy byli Jego świadkami aż po krańce ziemi. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, ucząc je zachowywać wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Pan Jezus oczekuje przyjaźni z Nim. Kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wiele owocu przyniesie. Kościół Święty czyni starania, aby wierzący człowiek żył w przyjaźni z Chrystusem Panem. Kościół stanowimy wszyscy, nie tylko duchowni, ale i wierni świeccy. Ich jest więcej, duchownych jest mniej. Wszyscy jesteśmy jedną rodziną od Chrztu Świętego, dziećmi Bożymi, przybranymi dziećmi Bożymi i mamy do spełnienia określone swoje zadania. Historia dostarcza nam wiele przykładów zachowania się, zwłaszcza wiernych świeckich w Kościele. Pamiętamy czasy apostolskie, że o parafii pierwszej święty Łukasz notuje, taka była atmosfera, że jeden duch, jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Nikt nie nazywał swoim, co posiadał. Wszystko mieli wspólne. Dbali. Nie było wśród nich opuszczonych. Jeden duch i jedno serce. Różnie było potem w dziejach Kościoła. Pamiętamy z historii, że w XIII wieku święty Franciszek z Asyżu, charyzmatyk, niesłychanie człowiek obdarzony talentami przez Pana Boga. I ten człowiek w
który przeżywał też kryzysy w swoim życiu, zrozumiał, że najważniejsze jest podążać za Chrystusem Panem, naśladować Jego pokorę i miłować ludzi, i miłować przyrodę, miłować Pana Boga. Przypominał, że zostaliśmy odkupieni przez Jezusa Chrystusa, bo Bóg miłuje każdego człowieka i chce jego wiecznego szczęścia. Historia mówi, że płakał, bo Pan Jezus jest tak mało kochany. Płakał Franciszek, patrząc na mękę pańską, kontemplując odkupienie, stwierdzał, że Pan Jezus z miłości za nas oddaje życie jako okup sprawiedliwości, a jest tak bardzo mało przez ludzi kochany. W XX wieku Ojciec Święty Pius X uformował ideę akcji katolickiej, by ludzie świeccy na nowo odczytali swoje miejsce w Kościele i uczestniczyli w rozwoju chrześcijaństwa w sposób świadomy. Polecił Święty Pius X, polecił dopuszczać dzieci do pierwszej komunii świętej, aby żyły w przyjaźni z Panem Jezusem. Następny papież, Pius XI, kontynuuje odnowę życia katolickiego w rodzinach, w parafiach, w miejscach pracy. Zachęcał, że trzeba odnowić wszystko w Chrystusie Panu. I tak powstaje wielkie dzieło w Kościele określane mianem Akcja Katolicka. W okresie międzywojennym ta Akcja Katolicka uformowała się w takich czterech stanach. Mężczyźni, kobiety, młodzież męska i młodzież żeńska. Powstawały liczne stowarzyszenia zrzeszające rozmaite grupy, czy to zawodowe grupy, czy wiekowe. Powstał potężny ruch religijny katolików świeckich. W 1930 roku w Polsce zostały utworzone cztery organizacje. Katolicki Związek Mężczyzn, Katolicki Związek Kobiet, Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej i Katolicki Związek Młodzieży Męskiej. Organizowano w parafiach spotkania, msze święte, wieczornice. Prowadzona była działalność charytatywna. Promowano czytanie prasy katolickiej, książek. Było to wielkie działanie i formowanie wiernych świeckich w wypełnianiu powołania chrześcijańskiego. Bardzo prężna działalność Akcji Katolickiej została przerwana przez II wojnę światową, jak również po wojnie została zakazana przez panujący system komunistyczny. Dzięki formowaniu wiernych świeckich przez Akcję Katolicką, dzięki współpracy wierzących osób z duchowieństwem, przetrwaliśmy zwycięsko, moralnie zwycięsko okupację, dając świadectwo miłości Boga i Ojczyzny. To ogromne poświęcenie Polaków, ten heroizm w walce z dwoma okupantami, ukazały wielkie liczby wspaniałych ludzi, bohaterów, szlachetnych ludzi, którzy poświęcali wszystko,
na chwałę Bożą i dla dobra Ojczyzny. Ogromny wpływ na życie i działalność w obronie wolności miała właśnie akcja katolicka. Sobór Watykański II powierzył wiernym świeckich działanie i odpowiedzialność za losy wiary świętej. Wołał święty Jan Paweł II: otwórzcie drzwi Chrystusowi i nie lękajcie się. Moi drodzy siostry i bracia, każdy chrześcijanin od chrztu świętego ma udział w misji Chrystusa Pana, prorockiej, kapłańskiej, pasterskiej. Chodzi o to, żeby realizował powołanie w sposób świadomy. Każdy otrzymał i otrzymuje od Pana Boga zadanie na tym świecie do wypełnienia. Zapytał ktoś, a czy niepełnosprawny, człowiek, który nie mówi, czy też? Ojciec Święty odpowiedział tak. On może jest okazją, żeby miłość bardziej funkcjonowała w środowisku. Mamy przykład tego roku, beatyfikacja niewidomej siostry Różyczackiej z ziemiańskiej rodziny, bardzo bogatej. Kariera przed nią otwierała się. Szereg języków już osiągnęła i oto po katastrofie traci wzrok. I nie narzeka na Pana Boga. Była załamana, ale przez konsultacje, przez rozmowy z duszpasterzami postanowiła jako niewidoma służyć niewidomym. Założyła zakład dla niewidomych w Laskach pod Warszawą. Do dziś istniejący, potężny zakład. Tysiące dzieci przeszły, niewidomych, przeszły przez ten zakład, ucząc się alfabetu i zdobywając zawód. Jak można nawet kalectwo, niewidomość, utracenie wzroku uczynić darem dla innych, by pomóc każdemu. W 1993 roku z polecenia Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce następuje odrodzenie akcji katolickiej na nowych zasadach i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jako część akcji katolickiej. Bogu niech będą dzięki za szlachetną młodzież, za ich radość i przyjaźń z Panem Jezusem, za entuzjazm i wierność. Wspominam z pewnym nawet uczuleniem wydarzenie jeszcze z czasów, kiedy pracowałem w diecezji krakowskiej. Tam pracowałem 32 lata, ale biskupem byłem tam 8 lat w Krakowie. I zostałem zaproszony do mojej parafii koło Jordanowa, też w takiej górskiej okolicy, na przekazanie sztandaru młodzieży. Okazuje się, w czasie mszy świętej człowiek starszy, w młodości należący do KSM-u przed wojną, przekazał sztandar KSM-u sprzed wojny. Przez lata okupacji i w czasach komuny przechowywał go w ukryciu. Kiedy nadszedł czas sposobny, stosowny, chciał przekazać młodemu pokoleniu. To był rok 1990. Już wtedy Solidarność zdołała wiele rzeczy już pozmieniać. Uczynił to przed ołtarzem, pokazaniu.
młodzi z KSZM-u ze czcią przejęli historyczny sztandar, a starszy pan płakał z radości. W świątyni, do dziś to pamiętam, wielkie było wzruszenie. Ci KSZM-owcy, już ludzie starsi, przeżyli wojnę, przeżyli inny system, z wielkim wzruszeniem przeżywali ten moment, że sztandar umiłowany zostaje przekazany w najlepsze ręce, ręce szlachetnej młodzieży. Moi drodzy siostry i bracia, radujemy się dzisiaj w tej pięknej parafii Trzcinicy, że istnieje KSZM i że dzisiaj poświęcimy nowy sztandar. Łączymy nadzieję na odrodzenie w wielu parafiach, diecezjach, odrodzenie prawdziwej przyjaźni z Chrystusem Panem i troski o ojczyznę. Dostrzegamy już, jak wiele grup młodzieży uczestniczy nie tylko w uroczystościach, w liturgii, ale w różnych przejawach życia naszego. Czy to w życiu sportowym, czy w ochronie dzieci chorych, niepełnosprawnych, czy pomoc osobom starszym, wolontariat, czy w innych formach, choćby powiedzieć to, co szkolne koła Caritas uczyniły, a wyszły z diecezji rzeszowskiej. Tu była inicjatywa, na całą Polskę przeszła, szkolne koła Caritas, i w szkołach dyrektorzy, nauczyciele dziękują, że jest taka inicjatywa, że dzieci się zachęcają do wzajemnej troski o biednych, o chorych. Wiele młodzieży uczestniczy w tych dobroczynnych akcjach. Trzeba gratulować wam, waszej parafii, księdzu kanonikowi, proboszczowi. Zresztą macie tradycje potężne. Przecież wasza parafia sięga XIV wieku. Świątynia świętej Doroty. Pamiętam, jak była przeprowadzana konserwacja tej świątyni. Potem nowa świątynia postawiona w błyskawicznym czasie, 2-3 lata chyba. W tamtych czasach jeszcze, 84-87, piękna świątynia. To jest świadectwo, że wśród was jest tak wielu ludzi szlachetnych, zaangażowanych, nie myślących tylko o sobie, ale troszczących się o całą wspólnotę. Cieszę się, że z tej parafii przecież wyszło wielu kapłanów. Jest tu rodak, mamy księdza Waldemara, bardzo dzielnie pracujący w Arcydiecezji Przemyskiej. Odpowiedzialne funkcje pełni. U nas jest przecież ksiądz Adam, profesor w uniwersytecie i inni. I poza innych diecezjach pracujący, to także jest świadectwo żywej parafii. Jakże trzeba cieszyć się i życzyć, by w każdej parafii grupy młodzieży tworzyły Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, zwłaszcza teraz, kiedy przeżywamy wielką inwazję ideologii, obłędnej ideologii gender czy innych, te LGBT, te inne formy, to co to jest? To jest chęć przewrócenia całego porządku Bożego i zniszczenia wiary, zniszczenia przyjaźni z Panem Jezusem. I cios to jest cywilizacja śmierci. To nie jest żadna nowość, to jest przerażająca tragedia ludzkości, że w XXI wieku takie ideologie zaczynają wojować w Europie i w świecie, zniszczyć cały porządek Boży. Jakże trzeba, żeby w
grupach, w zespołach zdobywać wiedzę, pogłębiać wiedzę religijną, swoje miejsce i świadomie dawać świadectwo Chrystusowi Panu. On jest, żyje i kocha nas, jest wśród nas. Pan Jezus chce, żeby przyjaźń z Nim była naszą mocą, naszą siłą. Kiedyś czytałem taki wypowiedź Ojca Świętego Franciszka, mianowicie zachęcał do dobrego życia, do kierowania sobą, przeciwstawienia się pokusom zła, lenistwu czy zmysłowości. I zachęcając do dobrego życia, proponuję stawiać sobie pytanie, co Chrystus zrobiłby na moim miejscu, tu i teraz? Ojciec Święty proponuje, żebyśmy sobie nieraz, jak się teraz jesteśmy, nie wiemy jak, postawić pytanie, co Chrystus zrobiłby na moim miejscu, tu i teraz? Pytać siebie codziennie. Papież wspomina spotkanie z młodym człowiekiem, którego zapytał, co sprawia, że bywa czasem w złym humorze, że nie chce rozmawiać z ludźmi, że jest zamknięty w sobie. Młody człowiek odpowiedział, tracę humor, kiedy rozładowuje mi się telefon, albo gdy nie może połączyć się z internetem. Tracę humor, czuję, że tracę kontakt ze światem. Wówczas papież powiedział, podobnie jest, dzieje się z wiarą i byciem w łączności z Jezusem. Są momenty, w których mamy poczucie łączności i żyjemy z entuzjazmem wiary, ale czasem zdarza się, że tę łączność tracimy. Zaczynamy tracić radość. Patrzymy na rzeczywistość negatywnie. Jesteśmy bowiem kuszeni, by stracić łączność z rzeczywistością i zamknąć się w sobie, w swoim własnym świecie, jako niepotrzebni. To diabelski poczept, że nie jestem nic wart. Trzeba odkryć, co mogę dać innym, co mogę dać Ojczyźnie, co Chrystus Pan zrobiłby na moim miejscu. Moi drodzy, w dziejach każdej parafii KSM odgrywa ważną rolę. Odbudowuje wspólnotę młodych, uczestnicząc w rozwoju w różnych dziedzinach. Pamiętam z dzieciństwa swojego, kiedy KSM organizowało jasełka, organizowało mękę pańską, organizowało wycieczki, turystykę. To było ogromnie potrzebne, żeby człowiek nie czuł się sam. I słyszymy nieraz u dorosłych panów, a byłem ministrantem, a byłem w KSM-ie, dzisiaj na stanowiskach, z odwagą zabiera głos, broni nauczania Kościoła, broni świętości życia, broni prawdy o naszych dziejach, o bohaterach, ma odwagę. Jakże pięknie wychowankowie, a raczej ci, którzy przeżywali w KSM-ie, zachowali się w czasie wojny. Katolicyzm bowiem nie jest dodatkiem do polskości każdego z nas. Jest czymś istotnym, tak mawiał jeden z wielkich ojców naszej niepodległości, Roman Dmowski, który obok Paderewskiego, obok Wincentego Witosa, obok Korfantego czy Piłsudskiego przyczynili się do uformowania naszej
ojczyzny w 1918 roku. Bowiem od początku naszych dziejów wiara święta i miłość ojczyzny stanowiły pewną jedność, zwłaszcza w trudnych momentach, w czasie zaborów, kiedy 5 pokoleń czekało na niepodległość, w czasie okupacji i w czasie narzuconej ideologii komunistycznej. Wiara i miłość ojczyzny, zasady wiary świętej kształtowały nasze obowiązki i uczyły odpowiedzialności przed Bogiem. Dziękujemy Panu Bogu za ojczyznę, za kulturę polską, za wiarę świętą, za Matkę Bożą, która czuwa i otacza nas opieką jako naród Maryjny. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, wołał nasz poeta Mickiewicz. To nas zobowiązuje do szlachetności, do wierności, do pomocy wzajemnej, do zgody i szacunku dla życia od momentu poczęcia. Pielęgnujmy więc życie modlitewne, udział we mszy świętej w sposób świadomy. Pielęgnujmy dobroć wzajemną i pomoc. Papież Ojciec Święty Franciszek powiedział: kto się nie modli do Pana Boga, to modli się do diabła i diabła słucha. Moi drodzy siostry i bracia, w tym roku błogosławiony prymas Stefan Wyszyński mówił do młodych: jesteście z pokolenia orłów. Miejcie więc orle skrzydła, miejcie orli wzrok, ale nade wszystko miejcie orli lot, zawsze w górę. Wielki przyjaciel młodzieży, krakowski kardynał Adam Stefan Sapieha, który patronował Akcji Katolickiej, patronował KSM-owi przed wojną i w czasie wojny, jako ojciec ojczyzny, ufundował, wybudował w Krakowie potężny gmach. Obecnie Filharmonia Krakowska. Będziecie też w Krakowie. Filharmonia Krakowska jest własnością właśnie Akcji Katolickiej, KSM-u. Dzierżawi Filharmonia Krakowska ten budynek. Kardynał Sapieha postawił na studenta, jak wiemy z historii, Karola Wojtyłę. To on nie tylko go wyświęcił na kapłana, ale czuwał, żeby zdobył studia zasadnicze, i to Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II kardynałowi Sapiesze ogromnie wiele zawdzięczył. Otóż w tej filharmonii jest taki piękny tekst, do dziś istniejący. Dewiza właściwie czasów papieskich. Tekst ten ciągle wzywa. Do młodzieży jest zwrócony. Duc in altum. Prowadź w górę. Do wyższych spraw. Amen. Poświęcimy teraz sztandar. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Wystworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, pobłogosław ten sztandar należący do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Sprawa, by wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju
i stałej gotowości niesienia pomocy innym. Za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, świętego Stanisława Kostki i błogosławionej Karoliny udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pokropimy. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być. Serce moje weź, niech Twą śpiewa drzew. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Serce moje weź, niech Twą śpiewa drzew. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Wszystko Tobie oddać pragnę, od najmłodszych moich lat. Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat. Serce moje weź, niech Twą śpiewa drzew. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Serce moje weź, niech Twą śpiewa drzew. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Syna Bożego, który z Ojca jest przed wszystkimi, Bóg z Boga, Bóg prawdziwy, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. On to dla nas ludzi, naszego zbawienia, wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego wziął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiek, ukrzyżowany również za nas. Pod pończuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie fal sądzić żywi i umarli. Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego. Ufając, że Chrystus nigdy nie opuszcza tych, którzy się do Niego uciekają, przedstawmy Mu nasze prośby.
Chryste, prosimy Cię za wszystkich członków Kościoła Świętego, biskupów, kapłanów i diakonów. W sposób szczególny polecamy Ci obecnego dziś pośród nas księdza biskupa Kazimierza Górnego. Spraw, by ci, których sobie wybrałeś, otwarci na działanie Ducha Świętego, odpowiedzialnie prowadzili powierzony im lud do świętości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Chryste, prosimy Cię o pokój na świecie. Spraw, by decyzje rządzących podyktowane były prawdziwą troską o każde ludzkie życie oraz były zgodne z wartościami, jakie niesie ze sobą ewangeliczne przykazanie miłości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Chryste, prosimy Cię za Barbarę w dniu jej 60. urodzin. Błogosław jej, udzielaj swojego Ducha Świętego i otwieraj jej serce na Twoją bezinteresowną miłość. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Chryste, prosimy Cię za wszystkich członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W sposób szczególny oddajemy Ci członków naszego parafialnego oddziału wraz z księdzem asystentem Tomaszem. Prosimy, nieustannie wlewaj w ich serca swą miłość, radość i zapał do działania. Przypominaj im zawsze, że ich najważniejszym powołaniem i celem życia jest świętość. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Chryste, prosimy Cię za wszystkich dobroczyńców naszego oddziału. Dziś szczególnie polecamy Ci sponsorów naszego sztandaru. Błogosław ich rodzinom, obdarzaj zdrowiem i prawdziwą radością. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Chryste, prosimy Cię za wszystkich, którzy uprzedzili nas w drodze do wieczności. Oddajemy Ci zmarłych KSM-owiczów oraz zmarłych z naszych rodzin. W tej mszy świętej polecamy Ci szczególnie Natalię, Jana, Józefa, Mariannę, Franciszka, Zofię, Wojciecha, Aleksandra, Karolinę, Józefa, Katarzynę, Józefa, Zofię oraz wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu. Przyjmij ich, Panie, i daj im radość z przebywania w Twojej chwale. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Chryste, prosimy Cię za wszystkimi zgromadzonymi dziś przy Twoim świętym ołtarzu. Daj nam zachwycić się Tobą. Spraw, by nie było między nami podziałów, byśmy zawsze byli gotowi na Twoje ponowne przyjście. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, ufni w Twoją opiekę. Przedstawiliśmy Ci nasze prośby i pokornie błagamy, abyś przyszedł nam z pomocą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przyjmij, Panie, te dary z rąk Twego kapłana, ten zadatek miłości Chrystusa i Pana. Ten chleb czysty i wino, które Ci składamy na pamiątkę Chrystusa, gdy je poświęcamy. Przyjmij, Boże, te dary, prosimy Cię ze łzami, a dla krwi Syna Twego zmiłuj się nad nami. Niech wonność tej ofiary przed Twój tron się wzniesie i niech nam wiecznej chwały nagrodę przyniesie. Przyjmij, Panie, te dary
z rąk Twego kapłana ten zadatek miłości Chrystusa i Pana. Ten chleb czysty i wino, które Ci składamy na pamiątkę Chrystusa, gdy je poświęcamy. Przyjmij, Boże, te dary, prosimy Cię ze łzami, a dla krwi Syna Twego zmiłuj się nad nami. Niech wonność tej ofiary przed Twój tron się wzniesie i niech nam wiecznej chwały nagrodę przyniesie. Przyjmij, Panie, te dary z rąk Twego kapłana, ten zadatek miłości Chrystusa i Pana. Ten chleb czysty i wino, które Ci składamy na pamiątkę Chrystusa, gdy je poświęcamy. Przyjmij, Boże, te dary, prosimy Cię ze łzami, a dla krwi Syna Twego zmiłuj się nad nami. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, spraw, aby dar Tobie złożony wyjednał nam bliskie łaskę gorliwości w Twojej służbie i pomógł nam osiągnąć szczęśliwość, wieczność przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, którym serca znosimy jedno Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i arkaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi i wołając: Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć
te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, podobnie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem, z obecnym wśród nas biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą Dorotą, świętym Stanisławem Kostką, błogosławioną Karoliną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Bez Chrystusa, z Chrystusem i przy Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i udziel nam łaskawie pokoju za dni nasze. Niech nas wspomaga Twoje miłosierdzie, byśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
nasza. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i umacniaj w jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Pustynio żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo okrywa, witaj Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej pustyni. Witaj Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyni. Bądźże pozdrowione drzewo żywota. Nie kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyni. Witaj Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyni. Boże pozdrowiony Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz pański na złych się zroży. Witaj Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyni. Witaj Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyni. Bądźże pozdrowiony anielski chlebie, w tym tu sakramencie wielbimy Ciebie.
witaj, Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej pustyni. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie, za to, że dałeś nam wiarę. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie, za to, że dałeś nam miłość. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie, za to, że dałeś nam siebie. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie. Ty nam przebaczasz grzechy. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie. Ty nam przywracasz życie. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie. Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi darami. Pokornie Cię błagamy, aby ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Zanim ksiądz proboszcz ogłoszenia duszpasterskie, ja jako asystent diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, w imieniu też zarządu, z panią prezes, która jest z nami, z Katarzyną, chciałem powiedzieć w sumie to cztery słowa do oddziału, do księdza, asystenta i do was parafian. Po pierwsze, to serdecznie gratuluję. Nie tylko tego sztandaru, bo to jest tylko owoc tego, co się działo przez ostatnie miesiące i lata, ale tego, że właśnie ksiądz Tomasz z dziewczynami i z chłopakami od was z parafii stworzyli jeden z najbardziej prężnych i działających, i głęboko wierzących oddziałów w naszej diecezji. Czcinica przoduje. I za to też chciałem bardzo serdecznie podziękować. Podziękować księdzu Tomaszowi za pracę, za poświęcone godziny, za pewnie nieraz wydane swoje czy parafialne pieniądze, i tu księdzu proboszczowi też. Za to, że masz serce, bo tego potrzeba, za relacje. Chciałem podziękować za to, że zawsze jesteście wtedy tam, gdzie trzeba, z panią prezes, z Patrycją, na formacji i w tych akcjach diecezjalnych, które mają służyć drugiemu człowiekowi.
Więc już były gratulacje, były podziękowania, a teraz prośba. Prośba do wszystkich rodziców, do tych, którzy są rodzicami obecnych KSM-owiczów, ale też do tych rodziców, którzy macie dzieci w szkole podstawowej. Nie bójcie się inwestować. Nie bójcie się tych dzieci puszczać na KSM. Nie bójcie się tego, aby zmarnowały trochę czasu dla Jezusa. Bo ważne jest to, żeby umiały języki i temu nie przeczy nikt. Ważne jest to, żeby umiały pływać, żeby znały jakieś sztuki walki. Ale to, co dzisiaj ksiądz biskup też powiedział, najważniejsze jest to, żeby w tym świecie pełnym różnych ideologii nie stracili życia wiecznego. I tu trzeba trochę poświęcenia i bardzo was o to proszę, żebyście w nich inwestowali i ich motywowali, bo młody człowiek musi być trochę buntownikiem, ale jest tyle potencjału i świętości w nich. Wspierajcie ich w tym, aby służyli sobie nawzajem i budowali swoje życie duchowe właśnie w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. I na końcu, czego życzę? Życzę, żebyśmy wszyscy umieli służyć Bogu i Ojczyźnie przez nasze piękne życie, przez naszą modlitwę i za tą modlitwę dzisiejszą, za zaproszenie. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi, księdzu Tomkowi, a księdzu biskupowi Kazimierzowi za to, że gdyby nie on, to by pewnie KSM-ów tyle w naszej diecezji nie było. Bóg zapłać, a gdyby trzeba było coś pomóc, to zawsze jesteśmy gotów. Jeszcze podam kilka ogłoszeń. Dziś obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, dlatego po mszy świętej zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w Libanie. W czwartek wspomnienie błogosławionej Karoliny Kuski, patronki diecezji, KSM-u i młodzieży, na mszy świętej poświęceni i rozdanie modlitewników kandydatom do bierzmowania. Prosimy także rodziców o obecność. W piątek, z racji trzeciego piątku miesiąca, msza święta i modlitwy do Bożego Miłosierdzia i świętej Faustyny. Po mszy świętej młodzież z KSM-u zaprasza na czuwanie modlitewne z błogosławioną Karoliną. Przyszłą niedzielę uroczystość Chrystusa Króla, ostatnia niedziela roku liturgicznego, święto patronalne akcji katolickiej i KSM-u. W tym dniu odbędą się także Światowe Dni Młodzieży w diecezjach pod hasłem Wstań, świadczyć jak Karolina, przeniesione przez papieża Franciszka z niedzieli palmowej. Z racji trzeciej niedzieli miesiąca za tydzień składka inwestycyjna jeszcze na wypłacenie remontu schodów. Bóg zapłać za wszelkie ofiary. Po mszach świętych za tydzień będą zbierane ofiary do puszczek Caritas na pomoc migrantom z polsko-białoruskiej granicy. Szkoła podstawowa organizuje za tydzień tak zwaną słodką niedzielę. Będzie można przy kościele zakupić ciasto. Dochód przeznaczony będzie na dofinansowanie szkolnej wycieczki. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. Opłaty za czwartą ratę podatku rolnego, odpadów i kanalizacji sołtys będzie przyjmował w poniedziałek, jutro w Topolinach od 10 do 12 i w świetlicy na plebanii od 15 do 17, również we wtorek na świetlicy od 15 do 17. Bóg zapłać za prace porządkowe w kościele, panu Danielowi z granic za pracę przy krzewach. W nadchodzącym tygodniu prosimy kolejne rodziny: Szymon Czajka, Waldemar Majewski, Jan Kozak, Edward Matysik, Marian Berkowicz i Marian Dybaś. Jutro odbędzie się pogrzeb świętej pamięci Wiktorii Berkowicz, wyjście z kaplicy i różaniec o 13.30, msza święta o 14.00. Wieczne odpoczywanie racz jej dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Intencje mszalne, żeby już nie przedłużać, są wywieszone w gablotkach i na stronie internetowej parafii. Prosimy o zapoznanie się. Na zakończenie chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim za tę dzisiejszą uroczystość, Panu Bogu przede wszystkim, a także dziękujemy księdzu biskupowi za obecność dzisiaj wśród nas, za to Słowo Boże pokrzepiające i za poświęcenie sztandaru. Dziękuję księżom koncelebransom, już wymienionym na początku mszy świętej, księdzu Tomaszowi z Rzeszowa. Także dziękujemy pani nowej prezes KSM-u, dopiero nowo wybranej w Rzeszowie, Katarzynie Grabiec, za obecność.
Dziękujemy sponsorom tego sztandaru. To są cztery rodziny z naszej parafii, które właśnie z tego dach, z potrzeby serca sprawiły, że dzisiaj możemy tę uroczystość obchodzić. Bardzo serdecznie im za to dziękujemy. Bóg zapłać również wszystkim dawnym KSM-owiczom tu obecnym, pocztom sztandarowym Straży Pożarnej na czele z komendantem, pocztowi sztandarowemu ze szkoły podstawowej, przedstawicielami nauczycieli i uczniów. Dziękuję Akcji Katolickiej, Caritas, panu Sołtysowi. Dziękuję kapeli Czcinicowki za uświetnienie tej uroczystości, całej służbie liturgicznej i wam, młodzieży z KSM-u, za waszą postawę, za pomoc, także i tutaj przy parafii. Zawsze możemy na was liczyć i w liturgii, i w różnych innych sprawach, także wielkie Bóg zapłać wszystkim tutaj obecnym. Dziękuję. Teraz prosimy księdza biskupa o pasterskie błogosławieństwo. Bardzo dziękuję wszystkim i tym pocztom sztandarowym, które dzisiaj się solidaryzują w uroczystość poświęcenia sztandaru KSM. Księżom kochanym, to jest wielkie wydarzenie dla parafii. W kategoriach wiary to przecież jest wielka nadzieja. Patrzymy na młodzież z miłością. Wy jesteście przyszłością Kościoła, przyszłością naszej ojczyzny. Jeśli będziecie pamiętać o tych zadaniach, jakie złożone nam zostały przez Pana Boga w nasze serca i umysły i wypełniać je z miłością do Pana Jezusa. Ogromnie wam życzę wielkiej przyjaźni z żywym Chrystusem, który chce iść przez życie z nami. Beze mnie nic nie uczynicie dobrego. Pan Jezus chce być z nami i wtedy życie będzie udane i będzie zawsze błogosławione. Bóg zapłać Państwu za ufundowanie tego sztandaru i serca wam wszystkim błogosławił. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Baczność do hymnu. Panie raz, dużo Polskę nową, ojczyzna nasza, pożdana, do pracy ręką głową. Nie będzie na niej żaden wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż. Powiedzie tak.
Cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie. Gotów? Gotów. Po hymnie. Po Twą obronę, Ojcze na niebie, grono Twych dzieci swój powierzano. Ratuj potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. Przytuń spokojna, czy huczą fale, gdy ty twe dzieci w swej opiece masz. Wznosimy modły dziś ku Twej chwale. Bądź Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.